Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, dzisiaj piątek, 26 dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Trzy główne indeksy, WIG, szeroki indeks WIG, WIG 20 oraz SWIG 80 zakończyły wczorajszy dzień pod kreską. Te spadki były raczej umiarkowanie delikatne, ale mimo wszystko kolejna sesja, która gdzieś tam powoduje, że niedźwiedzie mają delikatną kontrolę na rynku. WIG 40 wyłamał się z tego standardu, zyskał wczoraj około 0,3%. Wśród spółek pozytywnie wyróżniało się wczoraj na przykład CD Projekt, który pomimo słabości szerszego rynku zdołał wyjść na plus. Kontynuację spadków cały czas odnotowuje cyfrowy Polsat, który znajduje się na historycznie najniższych poziomach. Po środowej dobrej sesji spółek sektora górniczego, w tym przede wszystkim KGHM czy JSW, wczorajsza sesja przyniosła cofnięcie również na tych spółkach. W zawieszeniu w ostatnim czasie pozostaje na przykład sektor bankowy. Zobaczymy, czy spółki znajdujące się w indeksie WIG Banki będą jeszcze miały siłę, żeby ciągnąć ten indeks do góry po kilku bardzo mocnych miesiącach, czy przyjdzie okres możliwy, że większej korekty. Na Wall Street wczorajszy dzień przyniósł wzrosty, umiarkowane wzrosty. Dow Jones zyskał około 0,6%, S&P 0,5% na plusie, poprawił historyczny rekord. Technologiczny indeks Nasdaq około 0,2% na plusie. Wydarzeniem dnia była wczoraj Tesla, która podała wyniki i prognozy gorsze od oczekiwań. Tesla ostatecznie spadła około 12% na wczorajszym zamknięciu. IBM po drugiej stronie zyskał 9% w skali całego wczorajszego dnia. Po sesji wyniki podał Intel, czyli spółka, która świetnie spisywała się w zeszłym roku. Intel jednak rozczarował zarówno prawdopodobnie wynikami, jak i prognozą na bieżący rok. Będziemy o tym informować jeszcze szerzej w komentarzu popołudniowym dotyczącym spółek zagranicznych, ale na chwilę obecną po publikacji wyników Intel tracił około 7-8%. Mocne dane z amerykańskiej gospodarki nie ustępują. Wczoraj poznaliśmy m.in. PKB w ujęciu zanualizowanym za czwarty kwartał. Licząc z kwartału do kwartału, wzrosło to PKB o około 3,3%. Szacunki zakładały znacznie mniej, poziom około 2%. Po drugie, na przykład też deflator bazowy PCE, czyli miara inflacji chętnie stosowana przez amerykański bank centralny, w czwartym kwartale wyniosła 2%, licząc kwartał do kwartału, czyli dokładnie tyle, ile zakładał rynek. My przejdźmy do spółek i zacznijmy od Orlenu, który poinformował, że jest już bliski finalizacji przejęcia 63 stacji paliw na Węgrzech w ramach umowy z węgierskim MOL-em. Ten rebranding i przejęcie powinno się zakończyć z końcem kwietnia. Orlen wtedy będzie miał już ponad 140 stacji na Węgrzech i będzie trzecim detalistą na tamtejszym rynku. Orlen podkreśla, że przejęcia w Austrii, Niemczech, Węgrzech czy na Słowacji w zeszłym roku znacząco poprawiły liczbę stacji zagranicznych o ponad 1/3. W zeszłym roku spółka zwiększyła liczbę stacji zagranicznych o 337 i łącznie obecnie ma 1514 sieci stacji zagranicznych. A jeżeli chodzi o całą sieć Orlen, o liczbę stacji, to ten poziom zbliża się do 3,5 tysiąca. Obecnie jest to 3442 stacje. Enea poinformowała, że ma umowę długoterminowego kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę do 1 miliarda złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój oraz modernizację sieci dystrybucji Enei Operator. Pieniądze zostaną też wykorzystane w latach 2023-2025 i posłużą przede wszystkim Polsce północno-zachodniej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość umów finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jeśli chodzi o Enea, wyniosła około 2 miliardy złotych. Na koniec 2022 roku Enea przełączyła ponad 151 tysięcy odnawialnych źródeł energii o mocy około 4,3 GW.
wraz z sektor bankowy i Związek Banków Polskich, który chciałby zmian specjalnego podatku bankowego. Obecnie podstawą naliczania tego podatku są aktywa. Sektor bankowy chciałby, żeby to były pasywa. Dzięki temu, jak podkreśla ZBP, banki nie byłyby karane za wzrost kredytów, a to też mogłoby pozwolić zwolnić z podatku zieloną transformację. Związek Banków Polskich jest gotowy również do współpracy przy zmianie podatków od zysków kapitałowych, czyli tak zwany popularny podatek Belki, o którym Ministerstwo Finansów informowało, że będzie przeprowadzać konsultacje, rozmowy i w lutym powinniśmy poznać więcej szczegółów. I na koniec Rafaku, które ma porozumienie z instytucjami finansowymi dotyczące odroczenia daty spłaty raty układowej do 30 kwietnia 2024 roku. Pierwotny termin spłaty to koniec grudnia 2023 roku. Umowa została podpisana z PKO BP, Bankiem PZU oraz BGK, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę udanego dnia, weekendu. Do usłyszenia.